regulaminem dzisiejszego tekstu. Ja zakładam, że każdy z tym regulaminem się zapoznał, ale aby tym kwestiom formalnym stało się zadość, poproszę tutaj panią redaktor naczelną magazynu Jej Miasto, panią Anetę Kordasiewicz, aby jeszcze przypomniała wszystkim regulamin. Dzień dobry. Pan dyrektor powiedział te ciekawe rzeczy, a mnie każe te nudy. Ale dobrze, ja przeczytam regulamin. Organizatorzy testu. Organizatorami testu są redakcja magazynu Jej Miasto oraz Muzeum Środy Techniki w Starechowicach. Partnerami organizatorów są oddział międzyszkolny Pedagogika w Starechowicach, projekt Starechowice oraz Stowarzyszenie Perłowe. Patronaty, o tym też wspomniał pan dyrektor, to może pominam troszkę. Uczestnicy testu. W teście mogą wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia zainteresowane sprawdzeniem swojej wiedzy na temat miasta Starechowice, które zgłoszą chęć uczestnictwa w teście. Czyli państwo wszyscy. W teście nie mogą brać udziału przedstawiciele organizatorów. Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować do jednego z organizatorów. Głównym celem przeprowadzenia testu jest usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy na temat miasta Starechowice, w szczególności jego historii, środowiska przyrodniczego, topografii i ciekawostek. Inne cele realizacji testu to kształtowanie poczucia własnej tożsamości, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie zainteresowania regionem i kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Realizacja testu. Test ma charakter jednoetapowy, który odbywa się dziś. Zestawy pytań przygotowane przez organizatorów oraz partnerów testu zostaną dostarczone w wypieczętowanej kopercie, która zostanie otwarta komisyjnie bezpośrednio przed rozpoczęciem testu. Uczestnicy otrzymają zestaw 100 pytań testowych, w tym 70 pytań zamkniętych oraz 30 otwartych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 90 minut. Podczas rozwiązywania testu zabronione jest korzystanie z wszelkich pomocy naukowych. Niezastosowanie się do tej zasady karane będzie wykluczeniem z testu. Każdy z zestawów pytań testowych będzie kodowany, a sposób i szczegóły kodowania zostaną przedstawione przez komisję konkursową za chwileczkę. Bezpośrednio po zakończeniu testu komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów i partnerów. W skład komisji konkursowej wchodzi pan dyrektor Paweł Kołodziejski, pani wicedyrektor Wiola Sobieraj oraz przedstawiciel magazynu Jej Miasto, redaktor Marzena Sierżenka. Po obliczeniu punktacji wszystkich uczestników komisja konkursowa sporządza protokół końcowy ze swych prac. Zabiegu intensywnie regenerującego ciało na bazie naturalnych olejów, odchłodzającego zabiegu na twarz, szyję, lekko regenerującego manikur, profesjonalnej poradni specjalistów. Proszę jeszcze tylko o chwilę cierpliwości, ostatnia kartka. Prezydent miasta Starechowice przyzna nagrodę specjalną dla najstarszego uczestnika testu. Towarzystwo Przyjaciół Starechowic przyzna nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika testu. Organizatorzy nie przewidują możliwości wymiany nagród na ich równowartość pieniężną. Uczestnicy Wielkiego Testu Wiedzy o Starechowicach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, partnerów oraz patronów, tak też media, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich imienia, nazwiska oraz wizerunku w związku z ogłoszeniem wyników testu. Dokumentację testu po jego zakończeniu przechowuje jeden z organizatorów, to jest Muzeum Przyrody i Techniki w Starechowicach, przez okres jednego roku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzega komisja konkursowa. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. A właśnie pani redaktor musiała przeczytać ten regulamin, dlatego nie zajęło to tak dużo czasu. A teraz przystąpmy już do wyjaśnienia zasad pisania testu bezpośrednio. Otóż każdy z uczestników otrzyma swój arkusz testowy. Zasada kodowania będzie następująca. Na teście zostanie umieszczony przez uczestnika numer, który tutaj za chwilkę sobie wylosuje. Uczestnik oprócz testu otrzyma również ze sobą kopertę. W kopercie jest taka mała karteczka pusta. Na kopercie uczestnik napisze wylosowany przez siebie numer na zewnątrz koperty, a wewnątrz na tej karteczce małej napiszę imię, nazwisko i dla pewności również tenże numer. Karteczka z imieniem, nazwiskiem wędruje do środka. Zaklejamy kopertę i koperta może zostać u państwa, u każdego uczestnika. Będzie później oddawana razem z testem. Dzięki temu osiągniemy pełną obiektywność oceny. Będziemy oceniać testy ponumerowane,
i dopiero po zliczeniu całej punktacji, kiedy już będziemy wiedzieli, które testy zwyciężyły, no, skonfrontujemy to z tymi kopertami, na których będą numery zwycięskich testów. I wtedy się okaże, kto wygrał. Czy jeżeli są jeszcze jakieś pytania do tego, co powiedziałem, to proszę bardzo. Nie wiem, czy wszystko jest jasne. Nie widzę pytań, w takim razie chyba wszystko zrozumiałe. Zaznaczamy poprawną odpowiedź zaznaczamy kółeczkiem. Jeżeli